Witaj, myszki z Zero Travel w pierwszym odcinku na moim kanale z gry Hearthstone 4 na lokacji nową Vexilum z pewnym submodem jako Polska. Zapewne część osób może się dziwić, dlatego że rozpocząłem już tą serię i po pierwszym odcinku znowu ją zaczynam. Z tego powodu, że po poszukiwaniu pewnych rzeczy, żeby tam do miniaturkę, tam do opisu, okazało się, że jest jednak summod, który dodaje możliwości tutaj, żeby własny content Polska miała. Trudno się dziwić, dlatego że główny mod chyba aż tak bardzo nie aktualizuje się. Bardziej to jest coś takiego, że główny mod już aż aktualizuje się do obecnych DLC, ale już nie dodaje nowego kontentu. Z jednej strony to jest fajnie, dlatego że to jest ten taki oryginalny mod, który dobrze chodzi i można się pobawić w nim. Z drugiej strony zawsze ludzie chcą, żeby dodawać nowy kontent. A ten główny mod jest taki problem, że jest Polska bardzo zbugowana, więc się nie opłaca jej wybierać. Tak, próbowałem, ale się nie udało. Więc wybraliśmy Polskę i jaki jest cel tej serii, w jakim kierunku pójdziemy? Po pierwsze, mod dodaje szalone ścieżki i wydaje mi się, że to aż takie fajne nie będzie. Z tego względu, że szalone ścieżki, one takie sobie są. Wiadomo, że to jest jakieś nawiązania historyczne do historycznych postaci, ale rok 2000 to te postacie w większości już nie są znane, ale zawsze możemy wybrać inne partie, czyli te, które istnieją. I w głównej mierze postanowiłem, że zapewne zagramy PO, dlatego że żeby było takie bardziej historyczne, że teraz mamy AWS, ale AWS to jakoś nie możemy wybierać, więc musimy poczekać na PiS i PO, po czym oczywiście tutaj będziemy mieć będziemy mieć powoli wybory, ale musimy najpierw na to poczekać. Tutaj musimy po pierwsze trochę poczekać z tym wciśnięciem, bo musimy poczekać, jak te partie się stworzą, więc zanim AWS się nie rozpadnie, musimy poczekać. W głównej mierze porobimy drzewko SLD, ale dobra, już włączam tutaj wszystko. Ten mod też to jest fajny, dlatego że można sobie trochę wojen porobić, jeżeli nie jesteśmy po prostu AI, ponieważ AI nie lubi robić tutaj wojen, a gracz może z łatwością tutaj obchodzić te wszystkie państwa. Oczywiście obecnie powinniśmy być w frakcji, tak, w NATO, tylko się nie pokazywała. Oraz ten mod też ma strasznie dużo jakichś eventów, więc jeżeli naprawdę nie będzie nam to potrzebne, no to spróbuję sobie je wyłączać. I tutaj oczywiście mamy kogo popierać, więc tak, możemy poprzeć Tajwan, poprzeć Palestynę i na tym zostać. Tak, to nie ma znaczenia w ogóle w tym modzie, co zrobimy. Po prostu nas teraz nie lubią zbytnio za to, że poparliśmy kogoś. Więc jeżeli naprawdę będzie dużo news eventów, to ja po prostu je wyłączę. Więc tak, political campaign. Tego jeszcze nie róbmy. Tutaj jest strasznie dużo decyzji, więc będziemy musieli sobie tak przychodzić pomiędzy tym. Okej. Okay. Tutaj możemy na przykład zmniejszać sobie, jeżeli chodzi o nasz dług publiczny. I tak, nowa era, nowe SLD. Albo zreformujemy partię, albo to są tylko obietnice, wiecie. Ostatnio było te osoby, która chyba tutaj może być. Jak jest PO, to jest... A nie, Jan Rokita tutaj jest, okej. Okay. Bronisław Komorowski, który mówił, że... A, tam obiecywać. Okej, okay, więc tak naprawdę my teraz tylko osłabiamy tych. Nie obchodzi nas zbytnio SLD. I tak powinno być. I co to jest? Iron Scale. To jest jeden z tych generycznych. Myślę, że stabilność. Tutaj często można tracić dużo stabilności War Supporta bez sensu. Ogólnie też mamy trochę samolotów. Sobie wystawiłem je i ćwiczymy. Oczywiście raczej sobie
Nie, już nie ćwiczymy, już się wyćwiczyły, czy... Tak, wyćwiczyły się. Okej, okay, bring back normality. Okej, okay, tak. Corbin speaking. This man is... Szczerze powiem, tracimy polityczną siłę, ale i tak nie będziemy wspierać PPR-u, więc... Okej, okay, koalicjanci są wkurzeni. Crush the corrupt. War against, albo let it slide. Court case. Z jednej strony podoba mi się posiadanie minus 5% na cywilniaczkach. Tego względu, że to nawet nie jest minus 5% taki ten. Czekajcie, że to jest ten minus 5%. Nie, ten minus 5% tak naprawdę nic nam nie robi, więc to jest bardziej pod budowę sprzętu, którego potrzebujemy. Okej, więc other parties make moves. Na razie jest UPR tylko, więc to nie ma zbytnio znaczenia. 10%, żeby tam spadło. No, mamy trochę tego poparcia, UPR to też ma trochę, więc na razie sobie nie ma problemu. Dobra, mamy tutaj dużo generałów? Mamy. Więcej generałów niż podstawce. I... Jak to jest możliwe, że koniec końców i tak jest głośno? Okej, więc co tutaj mamy? Division Speed sobie weźmiemy. Janusza Adamczaka. I co to jest? Crush the Corrupt. Court Case, jakieś tam minusowe dostaliśmy. With all crisis relations, request. Z głównej mierze i tak nie mamy tutaj zbytnio. Bardziej chodzi mi o to, żeby pójść. Chociaż to nie jest aż tak dużo, byśmy musieli zacząć ćwiczyć armię. Ale i tak zanim pójdziemy na wojnę, to dużo osób może. Okej, okay. Large civilian casualties. We will not support this embargo, Israel. Zrobimy to, co zwykle Polacy robią. Więc powiemy, ale to jest źle. Nie lubimy was. Okej. Więc tak, ten minus 5 tak naprawdę nic nie działa. Więc szkoda, mogliśmy zrobić jednak korupcję. Ale jak na razie to sobie poczekamy. Tutaj mamy dużo tych. To są bardziej takie uaktualizowane. ponieważ podstawka trochę ma, że tak powiem, pomyliła niektórych, więc najgorsze jest to, że nie ma PSL-u. Okej, okay, local separatists gain support, silence them, tak. Śląsk nie jest innym państwem. Okej. Okay. Ogólnie rzecz biorąc, ta muzyka jeszcze z podstawowego Gucho'ja trochę też jest śmieszna. Bo na to jest właśnie teraz sambę. To jest najśmieszniejsze dla mnie. Dodali sambę do gry. Co im chodziło po głowach, to nawet nie wiem. Okej. Okay. I tak, tutaj mamy to, ale myślę, że już tego nie będziemy robić. Tutaj trochę nam się pogorszy, ale my chyba tutaj coś robiliśmy z tym? Tak, my już trochę zdjęliśmy sobie dług publiczny, ale nam się tam siła polityczna co chwila usuwa, bo coś się dzieje na świecie. Okej. Okay. Dobra, no co chwila siłę polityczną stracimy, więc trzeba będzie znaleźć jakichś gości, którzy nam to dodadzą. Tutaj mamy ludzi powiązanych z nami, widzę chyba. Has a nice plans. Tutaj chyba musimy wybrać sobie. Co tutaj będziemy mieć? Infrastructure, to jest civilian. Okej. Okay. Tutaj trochę zmienimy. Civilian. To się nam przyda oczywiście, że pójdziemy z SD. Ponieważ oni mają do cywilniaczków. Cywilniaczków teraz potrzebujemy budować ich. Już tam budujemy 7. Znaczy się 7 buduje. Okej. Okay. The Ugly Truth. Dziwne, bo PO jeszcze nie ma.
A, działam spełno. Wygląda na to, że to są news eventy, przez co chyba nie będziemy mogli wyłączyć ich? Nie. Raczej nie, news eventy trochę inaczej wyglądały. Niby 5000. Właśnie mówię o takich, że czasami będą dawać nam nawet dosyć dobre bonusy. Okej. Niech tam żołnierze robią co chcą. Okej. Tutaj. O właśnie, no niedługo będzie Knife 11. Zapomniałem, że to w tym roku. Okej, więc tak, najpierw to dostaniemy. Więc wtedy dostaje się zawsze mega dużo eventów, dlatego że oni nie wiem dlaczego, ale uwielbiają dawać w tym momencie mega dużo eventów. Okej. Czy coś nam brakuje? Nie, w sumie jak zaczniemy ćwiczenia, to wtedy nam zacznie brakować. Okej, widzę, że tutaj się dzieje. Tutaj już dostajemy bonus, więc bardzo chętnie tutaj wezmę. I tak, po pierwsze sobie zaczniemy tutaj robić, jak już mamy siłę polityczną. Musimy się pozbyć trochę tego długu. Tego, że im mniej tego, tym większe bonusy my posiadamy. Tutaj chyba już nic nie ma dla nas, więc możemy już pójść do kolejnego. Zanim w ogóle wojsko zaczniemy coś robić, to minie trochę czasu, więc... Więc jeszcze trochę poczekamy. Okej. Jak to wygląda z gośćmi? Oni w większości... Mamy geniusza od tego. Mamy Infantry Expert. Infantry Expert byłoby fajnie. Okej. New Administration Law. Okej. To wydaje mi się, że to jest generyczne. Dobra, zapłacimy więcej za stabilność. Bo już trochę nam spadła, więc musimy sobie trochę ją podbić. Okej. Teraz pobawmy się z prywatyzacją. W ogóle co tutaj jest? SD. Stronnictwo demokratyczne, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, kompletnie nie kojarzę tych partii starych. Nawet tego KPIR nie kojarzę, czym to było. Okej, okay, Recycling Bin. To jest fajne, dlatego że wtedy darmowe surowce dostajemy. Jak to wygląda z tymi ICPO? No to trochę pominiemy. Tutaj... Tak naprawdę zdejmujemy sobie z SLD, ale w głównej mierze to idzie dla innych partii, czyli dla nikogo. Więc musimy sobie trochę jeszcze trochę tam podbić. Okej. Tak naprawdę ten Consumer Goods w głównej mierze chyba nic nam nie daje. Bo to jest podstawowa wartość, a podstawową wartość to my już nic nie możemy zmienić, jest tylko jedna. Czekajcie, poszukam. Tutaj jest. Te ikonki trochę mnie wkurzają. Tutaj. Base Expectation. Okay. No. Tak się naprawdę się zastanawiam, czy to. Civilian? No to nie, no to mamy. Nie, w ogóle nie czuję, jakbyśmy w ogóle tym zmieniali coś, więc. What you choose to support in action, okay, to the dark country. Okay. W głównej mierze musimy jeszcze nadal poczekać, bo akurat jak zrobimy to, to w sumie będzie już prawie koniec tego, tylko jeszcze tych gości możemy, żeby posłuchamy się staruchów. Wiem, że to źle zamiało, ale... Czasami jak się słucha właśnie, to bardzo dużo jest, że tak powiem, żądań. Trochę mało było myślenia, kiedy się płaciło na emeryturę. Więc trochę słabo. Wiem, oczywiście, mówienie jako młody to jest trochę inna sytuacja, ale koniec końców, kiedy widzę, że tak naprawdę to, co moja babcia po prostu zostawiła sobie na czarną godzinę, to jest w sumie
jeden z głównych środków, to nie jest, to nie jest dobra sytuacja. Więc i myśleć, że to jeszcze u mnie będzie. Jeszcze tak patrząc na moich rodziców, że jeszcze oni w sumie na emeryturze to nie wiedzą raczej, czy raczej będą pracować, czy nie raczej będą, bo powiedzą, że tak już trudniej będzie. Więc tak, zaczęliśmy mówić o polityce. Pamiętam, jak robiłem to na głównym kanale, to tam dawałem takie tematy, kiedy tak naprawdę bardzo wolno gra chodziła dla mnie, więc wtedy można było opowiadać, ale teraz to już trochę szybciej gra chodzi, więc więc w głównej mierze to już nie mam czasu, muszę gadać, co jest na temat tutaj. Okej, weźmy sobie tych dwóch. O, w ogóle, czy to jest? Need 5. Mamy 3? No naprawdę nas tutaj ciągnie z tym. Ledwo co możemy porobić. Okej, więc wszystko zrobiliśmy i tutaj chyba PiS i Platforma powstała. Tak, są już aktywni, więc możemy rozpocząć. I tak, PO niech wygra. I to w głównej mierze, po pierwsze, wybierzemy teraz tą. Tutaj patrzę, czy coś jeszcze się nam pokazało. Chyba nie. Ale UPR właśnie ma minus 6%. Minus 6 ma. Jakie to prawdziwe. Okej, okay, co to jest? A możemy sobie włączyć kampanię polityczną, jak już tam poparliśmy. I czy coś... coś tutaj jest. Chyba już tylko możemy zacząć robić normalne badania. Ten mat trochę ma nieaktualny GUI, więc jak ustawiam sobie Mio, to... Okej. Okay. Pokazuje niby... Możemy sobie włączyć to. Mamy budowę. Tak, myślę, że sobie na razie zostawimy to, żeby sobie siłę polityczną wziąć. Więc chyba teraz musimy tylko spamić, żeby PO wygrywało. No. I to jest cały nasz gameplay przez kolejne 150 dni. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze się nam nie uda zdobyć tutaj naszego... Głównego, ponieważ mamy tutaj Jana Marię Rokitę, ale może w późniejszym czasie uda nam się oczywiście główną postać zdobyć, odblokować tajemniczą postać. O, w ogóle czekajcie, bo mamy te właśnie, więc powinniśmy sobie włączyć to, żeby zdobyć sobie więcej punkcików. Tak. Bo tak, to jest plus 10%. I teraz... nice. Uwielbiam, kiedy jest tak sporo tego. Okej, okay, tutaj mam wszystkich za 50, więc w głównej mierze nie ma nic... żadnej tutaj różnicy. Ale mnie denerwuje te ikonki takie duże. Jednak te czarno-białe są lepsze. No i wygląda na to, że jednak uda nam się trochę wygrać tę kampanię. Jesteśmy już na równi. Więc chyba niedługo wygramy. Widzicie, tylko siłę polityczną trzeba wydać. Myślałem, że trochę będzie więcej. Jest wioś. Teraz się pojawiło. No zapewne tam ten event był. Dobra, więc tak, wybieramy polityczne centrum. Zgaduję, że to jest związane z PO. Tak, to jest tylko PO. Tak, blok 2001. Co to jest za misja? Other parties make moves. Okay, nie wiem, czy mi się uda do wyborów to zrobić, bo już tam zostało 60 dni. No. Gdyby trochę wcześniej pokazywało to, to może bym wiedział, ale... się nie zorientowałem. Okej, okay, czy coś tutaj jest? Chyba wszystko już mamy. Dobra, lepsze ciężarówki.
Okej, okay, już nie mamy tej reformy, więc w głównej mierze już się nam nie opłaca ćwiczyć naszych jednostek. Jak to wygląda z logistyką? No, trochę straciliśmy przedmiotów i trochę bardzo. Okej. Okay. No, już jesteśmy tak do przodu, że trudno będzie nam nas dogonić. Okej, okay, main battle tank. Co tak zżera nam paliwo? Chyba armia nam zeżarła tak paliwo. Mówię, tutaj fabryki cywilne są bardzo ważne, żebyśmy budowali, więc raczej się nam nie uda tego szybko zdobyć. I wybory już niedługo, a czy to będzie zbypassowane? Nie pisze, więc chyba dostaniemy to, jak już wygramy. Czy już potrzebujemy coś? Nie, jesteśmy zwycięską partią. Aha. Więc... chyba to nie ma różnicy. Dobra, jesteśmy z Ameryką. I teraz co możemy zdobyć? Okej. Okay. National Elections. Okej. Okay. A, to było zapewne generyczne. Okej, okay, zwycięstwo PO i mamy prezydenta. Nie rozumiem, o co chodzi z tym. Dobra. Więc zwyciężyło PO. Jej, uśmiechnięta Polska wygrała. I mamy oczywiście Jana Rokitę. Tylko bez swojej pięknej brody. Więc odblokowała nam się reszta. Jak sami widzicie, mamy naszego pana. Naszego pięknego pana z Niemiec. Więc teraz musimy sobie trochę przejść całe drzewko. No, trochę tego będzie. Ale uda nam się. Ja wierzę w to. Więc to tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to cześć!